Siema Tomek. Dzięki, że mi pomagasz. O, Tomek, dzisiaj ekipowo widzę. Musi być farba myliniowa. Tak? Nie pomaluję. Będzie dym. No jeszcze filmuję. No jeszcze 2 godziny mamy, ale zrobimy. Ciężkie. Ciężkie życie mechanika. Kurde, poczekajcie, zaraz wam powiem, bo Tomek musi skończyć rozmawiać z Klaudią, ale dobra, już teraz mogę nawijać. Siema, przyjechaliśmy po targach, biorę w rękę kamerę i idziemy z Tomkiem robić dalej Raptora. Będziemy malować wahacze przednie. Dół więc z jednej strony nam nie chciał zejść, nie mogliśmy go wybić. Jedziemy teraz po farbę, jedziemy po podkład do aluminium, tak? Amelinium. Do amelinium, jak to Tomek mówi, bo musi być amelinowe, nie może być inne. Dobra, no ale to git. I co jeszcze? No i co, no farbę, nie? Na jaki kolor pomalujemy, to zobaczycie, no w trakcie, może nie wiem, może to nagram też. Nie chcemy wam pokazywać, jak tam dokładnie rozbieramy, co i jak. Instruktażowego, to nie jest filmik instruktażowy, tylko to jest filmik, że coś tam działamy z tym Raptorem. Oczywiście jeszcze czekam na plastiki, jeszcze ich nie mam. Te przednie oczywiście, to w temacie jest. To młoda to ich nie robota. Robota. Tak to wygląda, tutaj już sobie to odpuściłem nowobajkiem. Patrzcie. Universal Cleaner. Bezpieczny dla gumy, dla o-ringów, dla różnych takich rzeczy. Wahacze aluminiowe oczywiście. Trochę przeleciałem takim dynksem, ta farba schodzi. Ale dlatego ten podkład kupujemy, żeby ładnie te ubytki tam, nie wiem, takie jakieś tam nierówności to wypełni. Jest taki właśnie podkład. Tomek mówi, że do aluminium musi być, bo się nie pomaluje, do metalu sprostuje. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że jutro pojutrze będzie już złożony. No i chcę założyć tutaj ten zderzak, nie? Też go pomaluję. Zobaczę, jak to będzie wyglądało. Co, Tomek, gotowy? Go? Let's go? Lecimy? Lecimy do sklepu. A słuchaj, wiesz co Klaudia mi dzisiaj powiedziała, co? Że pamiętasz, co byliśmy u fryzjera, ja byłem, znaczy nie, pierw Kuba był, no. Potem ten i potem ja poszedłem po Kubie i ona mówiła, jak chciałem nagrywać tamto, mówi, że nie tam, żeby nie nagrywać, żeby nie to, żeby nie tamto, nie, ale teraz jak Klaudia była, no to ona mówi, tak, mówi, Jarek może przychodzić i nagrywać w salonie, także będzie filmik, jak będą mi włosy obcinali. I też jedziemy do sklepu. A później jeszcze cebulę robimy. Później to kiedy? Dzisiaj. Ajaj. Cebula w piątek. Dobra. Tyle mamy sprzętu, słuchajcie, do jazdy. Beta stoi, się ładuje. Tamta beta nie odpala. Jedziemy rowerem. Kto pedałuje? Ty, bo ty jesteś większy. Dobra, to samochodem pojedziemy. Została nam jedna bryka tylko. Ford, jaki fajny Ford. Niezniszczalny. Dobra, siadam. Jedziemy. Jestem ciekawy, czy ta podkładowa farba, czy nam wypełni te ubytki, wiesz, znaczy te nierówności takie, czy to wyrówna ładnie. Bo podobno jest takie coś. Git, nawet radio mamy, jedziemy. Ty, ale ten Ford jedzie, naprawdę. Do 6 dych, 20 sekund. Dobre, lecimy. Kto z Inowrocławia, to Tomek tutaj pokaże skrót. Ja go nie znam, ale dobrze. Poznamy skrót. Tam światła, bo jeśli stoi. Chodnikiem chcesz jechać? Oczywiście. Bez kitu. Nie, to jest parking. Gdzie parking? Nie, no piękna sprawa. Zakaz zrobił, bo ja normalnie chcę skracać. No widzisz? Jesteś.
no to fajna sprawa. Dzień dobry. Dzień dobry, Trops, kolor, farba nasza. No przepraszam, bo ja bym się tu zaparkować, panie kochano. Nic sobie gracie w kręgu. Idziemy. Tomek mówi, że pracownik miesiąca. Farby bierzemy takie. Farba po 11 zł, słuchajcie. Niecałe. Podkład ile? Podkład też. Wszystko po 11 zł. Czyli jest nieźle. Zobaczymy, jaki efekt końcowy będzie. Wydaje mi się, że przesadziliśmy z ilością, ale... Myślisz, że przesadziliśmy? Tak mi się wydaje. No to będziemy malować dalej. Wszystko. Podkładową farbą już pomalowane. Dosknie ładnie. Jutro zobaczymy, czy jeszcze raz psiknąć, czy będziemy już lecieć z kolorem. Podkład szybko schnie. Bardzo szybko.